około 15 km na wschód od Nowego Sącza i 7 km na południowy zachód od Grybowa leży Ptaszkowa, jedna z najstarszych na tym terenie miejscowości, a w niej unikatowa świątynia, kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Powstał w 1555 roku, czyli w połowie XVI wieku. Budowniczym świątyni był cieśla Jan Joachim Kukla z Grybowa. Wchodząc do środka, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na wyjątkowej klasy rzeźbę. To Matka Boska ze Słonecznikiem. To jedyny taki wizerunek Madonny, pochodzący z początku XV wieku, a więc jeszcze sprzed czasu, kiedy zbudowano obecny kościół. Jego początków należy upatrywać na początku XV wieku. To dlatego budynek ma zachowany charakter gotycki. Zniesiono go w konstrukcji zrębowej, ale na przestrzeni wieków kilkakrotnie przebudowywano. Ostateczny kształt nadano kościołowi w XVII wieku, kiedy zajął się tym biskup krakowski Piotr Tylicki. Z tego okresu pochodzi polichromia w prezbiterium, a także wyjątkowej klasy i urody ambona. Do kompletu należy dodać też ławki i konfesjonały. To wszystko z jednej pracowni. Niestety nie znamy mistrza. Obraz z ołtarza przedstawiający Matkę Boską Radosną słynie licznymi łaskami. Już samo jego powstanie owiane jest legendą. Otóż kiedy sędzia z Nowego Sącza, Michał Stadnicki, zapadł na śmiertelną chorobę, miał sen, w którym ukazała mu się Matka Boża i obiecała, że jeżeli on wprowadzi jej kult w Ptaszkowej, to ona daruje mu 7 lat życia. Tak też Michał Stadnicki uczynił, a na pamiątkę tamtego zdarzenia w bocznej kaplicy, która dziś pełni rolę zachrystii, na suficie nieznany malarz namalował specjalną polichromię. Na ścianach południowej kruchty pamiątka po czasach, kiedy większość mieszkańców nie umiała czytać. To Biblia w obrazkach, a przynajmniej jej najważniejsze fragmenty. Biblia dla ubogich przedstawia m.in. stworzenie Adama i Ewy, a potem wygnanie z raju. Swój wkład w obecny wygląd kościółka wnieśli też artyści dwudziestowieczni. Polichromia ornamentalno-figuralna z lat 1929-32 jest dziełem Józefa Dutkiewicza. Zabytkowy, ponad 450-letni drewniany kościół w Ptaszkowej jest pełen prawdziwych skarbów sztuki, a jego niepowtarzalne, radosne wnętrze na długo pozostaje w pamięci.